Kamil, witamy bardzo serdecznie w Rakowie Częstochowa. Powiedz, jakie są twoje pierwsze odczucia po dołączeniu do drużyny Mistrza Polski? Dzień dobry i witam wszystkich kibiców. No, wyśmienite, dołączam do Mistrza Polski, czego chcieć więcej. Bardzo się cieszę, że trafiam do Rakowa i nie mogę się doczekać. Masz spore doświadczenie w Ekstraklasie, mimo że jesteś cały czas młodym zawodnikiem. Można powiedzieć, że teraz ten transfer do Rakowa to jest taki nowy początek, nowy rozdział w twojej karierze. Powiedz, jak ważny jest to moment właśnie dla ciebie. No, bardzo ważny moment w mojej karierze, bo no, całe życie byłem w jednym klubie w Krakowie i teraz jakby przechodzę do Rakowa, taki naturalny krok w przód. Jak mówiłem wcześniej, idę do Mistrza Polski i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocny czas dla mnie. Dużo się rozwinę, dużo dam drużynie i jako drużyna też jeszcze dalej pójdziemy. I powiedz jeszcze, z jakimi nadziejami tutaj trafiasz do Rakowa? Masz jakiś jeden konkretny cel, czy może kilka mniejszych? Znaczy, jeśli chodzi o mój cel osobisty, to przede wszystkim rozwinąć się i grać jak najwięcej, i też zdobyć dla mnie pierwszego mistrza Polski, jeśli chodzi o mnie, dla klubu drugi, no i awansować do europejskich pucharów. No to tego ci życzymy. Raz jeszcze witamy w Rakowie i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.